bo Krzyśkowi zginęły do kolejnej. Ale daj portfel. Krzyśkowi. Próbujemy ustalić. Do Castoramy dzwonimy, bo mamy takie podejrzenie, że tam to się mogło stać. Bo Krzysiek już nas wszystkich tu oskarżył, że mamy jego portfele. Jeszcze mnie nie oskarżył. A bo ciebie nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, mam takie pytanie, bo tu... Zapytaj, Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem się zapytać cię, bo byłem 24 w lipcu w Castoramie u was. Czy ja nie zostawiłem u was dowodu osobistego i dokumentów? 4 lipca? 24. Ale czerwca. Czerwca, przepraszam. A na jakie nazwisko? Krzysztof Kononowicz. Pan Krzysztof Kononowicz. No, zaraz ja już zapytam. Zostały znalezione dokumenty na nazwisko. Niestety nie. Nie, tak? Powiedz, żeby szukał. A, to dziękuję, przepraszam. Proszę was. Nie ma. Może ktoś znalazł i nie oddał. Byliście irskim, sprzedaj, będzie bogaty. I no. W Castoramie i tak. W tym. W Zodiaku, w Carrefourze. No. Ja byłem. No, wiesz, to ja nie wiem, gdzie... Krzysiek zawsze nosi portfel w kieszeni, gdzieś mu mogło wypaść. Krzysiek, a byłeś w urzędzie gminy w ratuszu nowe? Nie byłem już. A to idź do ratusza nowe sobie wybrał. Ale to trochę jeszcze w sumie. Nie. Wystarczy, że PESEL poda.